Szanowni Państwo, proszę o zajmowanie miejsc. No jasne, cześć. Ale miło mi. Szanowni Państwo, radni, ze względu na problemy techniczne poczekamy jeszcze 5 minut. Szanowni Państwo radni, czekamy jeszcze chwileczkę, ponieważ czekamy za tabletem jednego z Państwa radnych i dlatego... Czy bez tabletu raczej nie w tej chwili? Thank you.
już. Dobrze. Dzień dobry, szanowni państwo. Witam obecnych na dzisiejszej sesji Rady Miasta Kalisza, państwa radnych, pana prezydenta, panów wiceprezydentów, naczelników wydziałów i pracowników Urzędu Miasta, przedstawicieli kaliskich mediów. Witam serdecznie wszystkich państwa obecnych na sali noszącej imię prezydenta Ignacego Adama Bujnickiego. Proszę państwa radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie na tabletach przycisku kworum. Jeszcze dwóch radnych widzę na sali, a nie mam potwierdzenia. O, dziękuję bardzo. Szanowni państwo, 3 grudnia do Kancelarii Rady Miasta wpłynęło pismo prezydenta miasta Kalisza dotyczące dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Kalisza. Otrzymaliście państwo treść pisma do wiadomości. Proszę zatem pana prezydenta o zabranie głosu w tej sprawie. Bądź pana wiceprezydenta, w zależności od tego. Rozumiem, że pani naczelnik zostaje oddelegowana. Proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, w związku z zakwalifikowaniem wniosku miasta Kalisza do otrzymania grantu w ramach konkursu programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na zadanie pilotażowe wdrożenie modelu specjalistycznych centrów wspierających edukację włączających, którego okres realizacji ustalono na 20 miesięcy i dzień podpisania umowy jest dzień rozpoczęcia działania. Był to 29 listopada 2021 roku. Zachodzi konieczność wprowadzenia wyżej wymienionego zadania do budżetu miasta Kalisza i wieloletniej prognozy finansowej jeszcze w roku 2021. Tak, by zgodnie z założonym harmonogramem realizacji grantu w grudniu 2021 roku wykonać pierwsze działania związane z powołaniem zespołu, z szkoleniami i diagnozami. Tym samym niezbędne było założenie planu finansowego, stąd konieczność spotkania się w dniu dzisiejszym. Dziękuję bardzo. W związku z powyższym na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 47. nadzwyczajną sesję Rady Miasta Kalisza. Stwierdzam, że uczestniczy w niej 22 radnych, co stanowi kworum, przy którym możemy obradować i podejmować uchwały. Na sekretarza obrad proponuję wiceprzewodniczącą Kamilę Majewską. Przystępujemy do kolejnego punktu. Punkt 2. Podjęcie uchwał w sprawie. Pierwsze. Zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. Strony 1-4 materiałów sesyjnych. Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2021 rok sporządzonych na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji są zawarte w uzasadnieniu do projektu uchwały. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2021-2043. Strony 5-43 materiałów sesyjnych. Podjęcie uchwały dotyczy urealnienia wartości budżetowych w załączniku nr 1 oraz zmian w załączniku nr 2 pod nazwą wykaz przedsięwzięć do WPF, które wprowadzono na podstawie wniosków Naczelnika Wydziału Edukacji. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku.
22 głosy za, nie ma głosów przeciw ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu trzeciego. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam posiedzenie 47. nadzwyczajnej sesji. Następna, 48. budżetowa, odbędzie się 28 grudnia o godzinie 9. Dziękuję bardzo. Dziękuję.